Ja im pomogę. Powiedz mi, gdzie są. Zostaw go w spokoju. Nie widzisz, że jest chory? Józefie, słyszysz mnie? Kto zaopiekuje się twoją rodziną, skoro ty nie możesz nic dla nich zrobić? Powiedz, gdzie się ukryli. Józefie, odpowiedz. Giuseppe, rispondi mi. Co tu się dzieje? Przestańcie. Czego ode mnie chcesz? Chcesz ich zabić? Zostaw go. Puszczaj. Kim jesteś? Czego tu chcesz? Jestem jego znajomym. Dokąd idziesz? Zostawcie mnie. Wiesz, że jesteś przystojny? Proszę o jałmużnę, panie. Pracujesz także nocą? Czy tylko nocą? Nie pożyczam nieznajomym. Potrzebuję tylko informacji. Nie udzielam informacji nieznajomym. Powiedziano mi, że wielu ściganych Żydów przychodzi do twojej pracowni. Jesteś Żydem? Nie. Więc nie wiem, kto mógł ci o tym powiedzieć. Mogę zapłacić. Czym? Tym. Jest bardzo cenne. Ze szczerego złota. W dodatku daje posiadaczowi wielką moc. Tu jest osobista pieczęć Herodantypy. Czemu się tego pozbywasz? Mam swoje powody. Potrzebuję tej informacji. Jakiej? Kilka dni temu była tu kobieta z dzieckiem. Dokąd poszli? Przykro mi. Ten przedmiot nic nie waży. Złoto zmienia swój ciężar. Zależy on od człowieka, który je posiada i od jego intencji. Ten przedmiot nie jest nic wart. Ty podły handlarzy, pomogłeś im uciec, ale ja ich znajdę. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli wydobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. Co robi twój syn? Czeka na ojca. Gdzie on jest? W Egipcie. Musiał skończyć ważną pracę. Dołączy do nas w podróży albo w Palestynie. Ale dziecko cierpi. Ja mu nie wystarczam. Rozumiem. Co? Brak mi doświadczenia, ale myślę, że też urodzę syna. I będę cierpiała, gdy pewnego dnia powie mi, że mu nie wystarczam. Ależ przeciwnie. Jestem szczęśliwa, że myśli o ojcu, że czuje jego brak, że za nim tęskni.
Przez wiele dni będziemy jeść tylko chleb i kozie mleko. Musimy się przyzwyczaić. Rozmawiałaś z tą kobietą o ojcu? Tak. Zapytała, czemu go tu nie ma? Tak. Powiedziałaś jej dlaczego? Co miałam jej powiedzieć? Że mój ojciec nie wie, gdzie nas szukać. Czemu tak mówisz? Przecież sama wiesz. To moja wina. Nie powinnam była bez niego wyjeżdżać. Zrobiłaś to dla mnie. Dlaczego uciekliśmy? Bo ktoś chce nas skrzywdzić. Jesteś wystarczająco duży, by to zrozumieć. Gdziekolwiek jest, co teraz robi? Zobaczmy. Nakarmiła dziecko. Placek z marnie zmielonego zboża. To wszystko, co mogła mu dać. Nędzarze. A teraz co robi? Ja wam powiem. Rozmawia z dzieckiem. Skoro masz takie wizje, czemu nie powiesz, gdzie się ukryli? Rozumiecie tę sytuację? Cieśli już nie ma, ale ona o tym nie wie. Dziecko pyta, gdzie mój ojciec? Cóż ona może odpowiedzieć? Nie wiem. Musi coś wymyślić. Jest załamana. Sama z 7-letnim chłopcem na obcej ziemi. Boi się. Czuje pokusę, by poprosić dziecko o cud. Synu mój, spraw, by ojciec powrócił. Uśmierć człowieka, który nas prześladuje. Jeśli prawda jest to, co mówią proroctwa. Napij się jeszcze, potrzebujesz tego. Tylko on ocalał z pogromu. Gwiazda obwieściła jego narodziny i nadal go ochroni. Co to, baśń? Głupia jesteś, że go słuchasz. Jest pijany. To piękna baśń. Chcę wiedzieć, jak się skończy. Skończy się tym, że on zabije jakieś dziecko i będzie wierzył, że zabił króla Izraela. On, potężny sefir, który chce być silniejszy niż wszelkie proroctwa. To prawda? Może. Słyszałaś, oszalał? Żegnaj, Sefirze. Wracam do Jerozolimy. Jeśli obetną ci głowę, daj znać. Lepiej, żeby zabrał ją wierny sługa, prawda? Stójcie. Spędzimy tu noc. Czemu nie śpisz? Słucham nawoływania zwierząt. Może to psy pustynne, a może szakale. Palą się ogniska. Lepiej bym ja też czuwała, nie sądzisz? Pensi a me, vero?
Myślisz o mnie, prawda? Tak. Myślę, że dorośniesz i staniesz się mężczyzną. Tak myślą wszystkie matki. Boją się, że dzieci dorastają. Boją się je stracić. Rozumiesz mnie? Tak. Zostawisz mnie. Stracę cię. Tak myślą wszystkie matki. Boją się, że dzieci dorastają. Boją się je stracić. Nie mają już wina. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. La mia ora non è ancora venuta. Lęk wszystkich matek, że dzieci dorosną, że je stracą. Nic mi nie odpowiesz? Napełnijcie amfory wodą i zanieście do stołu. Czyńcie, co wam mówię. Zobacz. Woda zmieniła się w wino. Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Co możesz mi powiedzieć o przyszłości? To pytanie bez odpowiedzi. Nikt nie może tego wiedzieć. Matko, tak? Znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Tak powiedział kiedyś ten człowiek z Galilei. Kiedy? Nie wiem, nie pamiętam. Nie szkodzi. To dobra odpowiedź. Teraz śpi. Czuję się już dobrze. Nie mam powodu, by zostać. Mogłeś umrzeć. Było mi. Zaczekajesz, rany się zabliźnią. Już mnie nie bolą. Akurat. Wstań. Spróbuj iść. Widzisz? Na to trzeba czasu. Ja nie mam czasu. Jak chcesz. Ojcze, spójrz, jakie piękne. Kupisz mi taki? Widziałeś te kosze? Zobacz, ile tu rzeczy.